tym sposobem wyczerpaliśmy wszystkie zadania ujęte w punkcie 4. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, to znaczy w sprawie interpelacji i zapytań? Nie widzę. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, może zacznę od siebie. Mam tu taką teczuszkę. Po pierwsze, na posiedzeniu w dniu 10 września Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, na której to komisji właśnie złożyłem ten wniosek o przywrócenie nam finansowania na poziomie roku 2013, otrzymałem również materiał, w którym były wyznaczone obszary miasta dla poszczególnych dzielnic. I ten materiał dałem na posiedzenie Komisji Budownictwa celem zapoznania się, czy komisja jakieś tu uwagi do tego wnosi. Panie Przewodniczący, nie wniosła, ale tam niejasne jest co do przebiegu Krzesławica. Mało czytelnie jest napisane. Mapa przede wszystkim, bo po ulicy Wajkowicza jest granica dzielnicy. A powinna iść po rzece Długni. I tam nie jest jasno opisane. Z dzielnicą 16 Bieńczyce graniczy na odcinku od skrzyżowania rzeki Długni z ulicą Generała Okulickiego w kierunku wschodnim, północną stroną ulicy Generała Okulickiego do skrzyżowania z ulicą Nowolipki, dalej wschodnią stroną ulicy Nowolipki do ulicy Makuszyńskiego, dalej w kierunku wschodnim, północną stroną ulicy Makuszyńskiego, ulicą Wańkowicza, dalej na południe, zachodnią stroną ulicy Wańkowicza do ulicy Kosłyszowskiej, dalej na południe, wschodnią stroną rzeki Długni do skrzyżowania z Aleją Solidarności. Jest dokładnie tak, jak było. Nie wiem, gdzie tu panowie... Na mapę jest to przewodniczący spojrzy. Mapy mają to do siebie, że są z reguły nieczytelne i niedokładne. Natomiast opis jest taki, jaki obowiązywał do tej pory. Czyli wschodnią stroną rzeki Długni, czyli granicą jest z dzielnicą 16 rzeka Długnia, a po drugiej stronie mamy Zalew Nowochódzki. Panie Przewodniczący, skoro tak rozumiemy, to po co ulica Wajkowicza została wybudowana? Jak cały czas rzeka Długnia jest. Nie cały czas, kolego, nie mieszajcie tu, nie cały czas rzeka Długnia, tylko mówiąc tak obrazowo, od skrzyżowań, od zajezdni idziemy ulicą Nowolipki, a rzeka Długnia płynie dalej i wchodzimy w ulicę Makuszyńskiego i ulicą Makuszyńskiego idąc w kierunku dawnej mleczarni, aż do ulicy Kosmyżowskiej, chociaż Makuszyńskiego z Wańkowicza się krzyżuje i Wańkowicza do Kosmyżowskiej, przechodzimy do Kosmyżowskiej i później za torami tramwajowymi już rzeką Długnią do Alei Solidarności. I tak to jest tu napisane i tak było. Także ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Po prostu nie widzę żadnej zmiany. Nie wiem, czy źle mówię, ale tak.
Panie Przewodniczący, na komisji konstytucyjnej prawie. Na to, że dlaczego, dlaczego jest wymieniona ulica Wańkowicza? No bo jest, bo ulica Makuszyńskiego nie dochodzi do ulicy Kocmyrzowskiej, tylko dochodzi do ulicy Wańkowicza, a Wańkowicza, ta ulica, która jest do ulicy Kacprzyżowskiej, to jest ulica Wańkowicza, zgodnie z podziałem administracyjnym miasta. Ulica Makuszyńskiego biegnie dalej, idąc do Promosu. Niewiele dalej, ale... Ale nie skręca ulica Makuszyńskiego, tylko ulica Wańkowicza. Sanepid jest przy ulicy Wańkowicza. Zawsze był i jest przy ulicy Wańkowicza, dobrze, a nie przy ulicy Makuszyńskiego. A tutaj wszyscy przyjmują, że ulica Makuszyńskiego dochodzi do ulicy Kosmyrzowskiej, a to nie jest prawda. No to się kolega złapał, a to jest z Petefiego, gdzie ludzie nawet mieszkający tam latami, pani Piecikowa, byli zdziwieni, że mieszkają przy tej architekturze. Petefiego idzie tam. A w każdym bądź razie jest to załącznik do statutu dzielnicy. A o tym statucie będziemy jeszcze za chwilę mówić, to będziecie mieli Państwo okazję jeszcze nanieść stosowne poprawki, ale do tego dojdziemy. Proszę Państwa, następne pismo, które wpłynęło z Wydziału Kształtowania Środowiska, mianowicie Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w związku z artykułem 33 uchwały numer stosownej z roku 012 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze gminy miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2013 roku. Prosimy o umieszczenie informacji w takim miejscu, aby była ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji znajdujących się na terenie dzielnicy. W załączeniu Wydział przesyła stosowną informację dotyczącą obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji do wiadomości i stosowania. I tu jest ta informacja. I po sesji, proszę Państwa, każdy, kto się zgłosi do pani Kasi, otrzyma te materiały celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Skserujemy tyle, ile będzie potrzeba. Następne pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy, jest następującej treści. Uprzejmie informuję o rozpoczęciu prac nad aktualizacją strategii rozwoju Krakowa przyjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwałą z dnia 13 kwietnia 2005 roku. Podjęcie prac nad aktualizacją podyktowane jest przede wszystkim koniecznością zmierzenia się z nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych oraz związanych z nowymi wymogami wynikającymi z przyjętych dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym. Proces budowania strategii wspierany jest przez gremia eksperckie z istotnym udziałem społeczności lokalnych zorganizowanych w ramach stowarzyszeń i organizacji, jak i reprezentowanych przez osoby indywidualne. Istotne jest, aby opinia publiczna, szczególnie ta wyrażona w indywidualnych wypowiedziach, mogła być wyrażona również w drodze ankiet. W
związku z powyższym Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z jedną z firm specjalizujących się w badaniu opinii publicznej przygotował taką ankietę. Przekazując druki tej ankiety, zwracam się do Państwa z prośbą o ich rozpropagowanie wśród mieszkańców dzielnicy, jak również o wypełnienie ankiet przez radnych Państwa dzielnicy. Czyli to dotyczy Państwa. Już tak nie zajmujcie się tymi pieniędzmi. Zebranie i teraz tak. Wypełnienie ankiet przez radnych Państwa dzielnicy, zebranie wypełnionych druków ankiet oraz ich zwrot poprzez referat obsługi dzielnic do siedziby Wydziału Rozwoju Miasta do 11 października 2013 roku. Jednocześnie proszę o rozpowszechnienie informacji o możliwości wypełnienia ankiety w wersji cyfrowej i zamieszczenie linku do ankiety na stronach internetowych i portalach społecznościowych prowadzonych przez Państwa Radę Dzielnicy. Bezpośredni link do ankiety i tu jest adres podany. Nie wiem, czy ktoś będzie tym zainteresowany. Przekazując Państwu tę ankietę, liczę na aktywny udział społeczeństwa, jak i wsparcie naszych starań ze strony rad i dzielnic. Jednocześnie informuję, że osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wydziału Rozwoju Miasta w tej sprawie jest pan Jan Adam Barański i tu jest podany numer telefonu. Czyli po pierwsze, proszę Państwa, każdy zainteresowany może otrzymać ksero tego pisma. Każdy zainteresowany z Państwa może otrzymać informacje o aktualizacji strategii rozwoju Krakowa, badania ankietowe. Też skseruje koleżanka każdemu, kto będzie potrzebował. A jest to w formie elektronicznej? Jest. Po co drukować na maila? Na maila wysłać. Ale ja nie mam Państwa mailu. Ale mój Pani ma. A z Grzegorza! Musiałeś to podkreślić, że ma. Natomiast proszę Państwa, teraz rozpraw ankiety. Jest prośba, żeby każdy z Państwa wypełnił te ankiety. Mało tego, rozdał je również mieszkańcom, żeby je również wypełnili albo poprzez Państwa, albo indywidualnie zwrócili do Rady Dzielnicy. W związku z tym od razu bardzo proszę o... Rozdawać sobie może z tego. Kto chce, niech bierze. Aha, tu nie, no i w tym piśmie jest bezpośrednio, Grzesiek jest bezpośrednio link do ankiety. Do tej ankiety, która wam rozdała. Tutaj jest. Można sobie ściągnąć. Pani Kasia wrzuci na waszą stronę ten link. Tak jest, ściągnąć można. Żeby tam rozpoznali. Czy jeszcze komuś potrzebne są ankiety? Czy wszyscy dostali? Czy koleżanka Kolasa uprzejmie dostała ankietę? Nie dostała. To czego nic nie mówi? Bo mi nie dali. Jak to nie leży tutaj? Proszę bardzo. Kolega nie wyrywa. Dobra, to jeszcze nie ma. Co kolega? Ja jeszcze chcę. Prezesowi dajcie. Prezesowi dajcie. Jeszcze ktoś chce? Kasiu, ja nie wiem. Ile masz jeszcze pieniędzy? Ale jest, no. Jest jeszcze parę. Udaj mi 5 sztuk. Aż 5 chcesz? Jedna już masz, to jeszcze chyba nie. Chyba nie. A co mamy robić? Bo spadzie mi zostanie, to będzie. Proszę. Proszę, daj mi jeszcze pożyć coś. Jeszcze. No to wiem. Więcej nie ma. Nie zrób. Zrobił bez przerwy. Otóż się wymaluje transparentnie, to dobrze, że tylko skorzysta. Proszę Państwa, na naszej stronie będzie link, gdzie można te ankiety sobie ściągnąć, wydrukować. Nie ma problemu.
Czyli sprawę ankiet mamy załatwioną. Przechodzimy do następnego punktu. I to jest ta sprawa, którą kolega poruszył. Proszę Państwa, wpłynęło takie drogą elektroniczną, takie pisemko. Na prośbę pana Dominika Jaśkowca przesyłam do wszystkich dzielnic załączony projekt nowego statutu jako wzorcowy z prośbą o nadesłanie uwag do 20 października z poważaniem pani Monika Augustynek. I to jest ten projekt statutu dzielnic. Nie, już tę ankietę odłóżcie, teraz mówimy o statucie dzielnic. I bardzo bym prosił Państwa, żebyście Państwo na piśmie do 15 października nanieśli uwagi, jeżeli będziecie mieli do statutu, i my te uwagi prześlemy dalej do komisji pana Dominika Jaśkowca. Statut jest dostępny również elektronicznie i tutaj pani Kasia powie gdzie. Jest na stronie BIP-u, czyli Biuletynu Informacji Publicznej. Wchodzi się w zakładkę Władze, Projekty Uchwał i to jest druk numer 1460. Jest? Władze, Projekty Uchwał, tak? Tak. Projekty Uchwał Rady oczywiście Miasta i to jest druk numer 1460. I załączniki odpowiednie do każdej dzielnicy. Jak Państwo widzicie, jest to parę stron. Także niezależnie od wszystkiego, jest to w sekretariacie i każdy z Państwa może przyjść, siąść sobie i zapoznać się z tym projektem, który jest tutaj wydrukowany. I do 15 bardzo proszę o uwagi Państwa, które te uwagi prześlemy do komisji pana Dominika Jaśkowca. Niezależnie od tego, jeszcze przyszło, gdzie my to mamy o tej uchwale pani Kasiu? Bo niezależnie od tego jeszcze oczekują od nas w Urzędzie Miasta. To jest w projekcie uchwały napisane. W projekcie uchwały, podjęcie uchwały przez Radę Dzielnicy. Czyli ja rozumiem w ten sposób. Jak Państwo naniesiecie jakieś uchwały, jakieś uwagi, to później przygotujemy w oparciu o te uwagi. Tu nic nie będziemy zmieniać. Każdy ma prawo nanieść uwagi, jakie chce. Przygotujemy projekt uchwały, którą podejmiemy na sesji październikowej. No, proszę. Ja tu nic więcej nie powiem. Czy w sprawie tak statutu wszystko jest jasne, czy coś jeszcze? To jest pytanie, co będzie Jaśkowiec zrobił, jak statut uchwalił? Poprawiał statut. Panie kolego, proszę pójść na komisję i tam zadać takie pytanie. Bo teraz jest cały czas tego, dyskusja nad statutem. I będzie. Nie jestem władny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. To jest sam. Proszę Państwa, przeczytam takie pismo, które ja tutaj otrzymałem z MPO. To pismo jest na skutek mojej interwencji telefonicznej. Dotyczy właściwie Krzesławic, ale de facto dotyczy czystości w ogóle na terenie dzielnicy, dlatego pozwolam sobie je odczytać. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uprzejmie informuje, że nie ma możliwości ponownego podstawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Wańkowicza Kładka. Założenie systemu segregacji odpadów, tak zwanego dzwonowego, zakładały, że metoda ta powinna pełnić formę komplementarną całego systemu segregacji odpadów i stanowić program edukacji społeczeństwa w zakresie recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Natomiast fundamentem systemu jest segregacja u źródła.
czyli wyselekcjonowanie odpadów prowadzone w gospodarstwach domowych i na terenie nieruchomości. System dzwonowy przeznaczony jest głównie dla zabudowy wielorodzinnej i jako taki powinien tylko tam funkcjonować. Niestety gniazda z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów niejednokrotnie są zlokalizowane w zabudowie jednorodzinnej, do której odnosi się segregacja odpadów w workach lub pojemnikach na suchą frakcję, jak również pojemniki są zlokalizowane na rogatkach miasta, czy też punktach, gdzie nie ma zabudowy mieszkalnej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Aktualne dane jednoznacznie wskazują na wykorzystywanie przez mieszkańców gminnego systemu do wyzbywania się wszelkich odpadów przy gniazdach dzwonów. Tymczasem pozostawienie jakichkolwiek odpadów przy pojemnikach jest niezgodne z prawem i podlega karze grzywnej, i tu są podane podstawy prawnej tejże kary grzywnej. Z uwagi na fakt nasilania się w ostatnim okresie przypadków podrzucania odpadów komunalno-bytowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki, przygotowywany jest w trybie pilnym projekt korekty części lokalizacji gniazd dzwonów. W celu eliminowania zjawiska podrzucania odpadów pod gniazda z pojemnikami MPO ściśle współpracuje ze Strażą Miejską Miasta Krakowa. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa podczas opróżniania pojemników, jak i sprzątania terenu wokół nich, zauważyli olbrzymią masę odpadów pochodzących z remontów domów, jak również odpadów świadczących o gruntownym sprzątaniu terenów ogródków działkowych, jak również części rozmontowywanych samochodów. Aby zobrazować sytuację panującą przy dzwonach zlokalizowanych przy ulicy Bańkowicza Kładka, prezentujemy fotografie wykonane przez pracowników naszej spółki. Jak doskonale widać na zdjęciach, efekt segregowania był znikomy. Komplet dzwonów służył do pozbywania się odpadów problemowych. W tym miejscu należy również wspominać o ciągłej dewastacji pojemników, które cyklicznie były wrzucane do pobliskiej rzeczki. Mówimy o rzece Dumni. Skutkowało to zniszczeniem pojemników, jak również kosztami, jakie musiało ponieść nasze przedsiębiorstwo na wydobycie pojemnika na brzeg. Musimy wszyscy zdać sobie z tego sprawę, że efektywny recykling przyczynia się do jakości poprawy życia społeczności, zmniejsza koszty utrzymania oraz realnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Mieszkańcy miasta Krakowa, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu, staną się tym samym współtwórcami bardziej ekologicznego i nowoczesnego wizerunku miasta. Jest zatem pilna potrzeba włączenia wszystkich służb i firm odpowiadających za czystość w Krakowie i wspólna troska za efekty ekologiczne i środowiskowe w naszym mieście. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z panem przewodniczącym, MPO spółka z o.o. jest otwarte na propozycje nowych lokalizacji dzwonów na terenie dzielnicy, czego przykładem jest szybkie podstawienie pojemników przy ulicy Makuszyńskiego 22. Może zacznę od końca. Z tym szybkim podstawieniem pojemników to jest tak, że rozmawiając z panią Rosińską na temat likwidacji tych pojemników przy Wańkowicza, przy Kładce, to jest przedłużenie ulicy Stadionowej, to zaprotestowałem przeciwko zabraniu tychże pojemników. Zresztą wiem, że w Uczanowicach podobnie jest. Nie tylko. I pani mi na to powiedziała, ale my postawimy pojemniki. Więc ja mówię, to postawcie tam, gdzie były. Okazuje się, że właściciele działek, które są po drugiej stronie ulicy, kto zna teren, to wie,
tam wywalali wszystkie swoje... Robociemna uliczka. Nie mając podpisanych żadnych umów z MPO na wywóz śmieci. MPO wystąpiło równocześnie do Straży Miejskiej o przeprowadzenie kontroli podpisanych umów na wywóz śmieci do Straży Miejskiej. No i na marginesie rozmowy pani powiedziała, ja się zastanawię, czy na Makuszyńskiego tamtych 22 nie postawić. Miałem jej dać znać w poniedziałek, bo rozmowa była w piątek. A w sobotę już pojemniki stały. No problem jest w tym, że oni w zabudowie mieszkalnej, takiej jak osiedla, to oni chcą stawiać, ponieważ mieszkańcy mają w ten czy inny sposób podpisane umowy. Gorzej jest właśnie z takimi na przykład Krzesławicami, Łuczanowicami, może osiedlem domków jednorodzinnych, gdzie no nie wszyscy podpisali umowy na wywóz śmieci i oni tym sposobem chcą zmusić mieszkańców do podpisania tychże umów. Dlatego też nie zdziw się, że jak ci zabiorą pojemniki, staw z osiedla, wracam się do kolegi Kawy. Ale ty, no tak, to ty... ty ale ja powiem jedną rzecz. Od czego mamy Straż Miejską, jak żeby skontrolowała tych, co nie mają podpisanych? Jak ja skończę, kolego Kawa, to ci udzielę głosu. Ale... W związku z powyższym, i to nie tylko, o osiedle domów jednorodzinnych, wszędzie tam, gdzie są te dzwony, w takich osiedlach o niezwartej zabudowie, generalnie oni decydują się na usuwanie tych dzwonów. Dlatego też sprawa niejako lokalna, bo dotycząca tylko jednego osiedla, postanowiłem Państwu przeczytać to pismo, ponieważ takie działania będą podejmowane wszędzie. I teraz kolega Kawa prosił o głos. Bardzo proszę. Przede wszystkim, panie przewodniczący, umowa jest na mocy ustawy sejmowej, gdzie każdy jest zobowiązany podpisać umowę z miastem. I tylko się pytam, co robi Straż Miejska, czego nie egzekwuje tego prawa. Przed tym chodzili, sprawdzali. W zimie przylecą okopły, ale teraz nie ma kto sprawdzić. Ja wiem na przykład w mojej najbliższej okolicy, czego nie ma podpisane. Ja nie będę kapuł się, nie będę donosił, ale Straż Miejska, ile to będzie na, po prostu na stronę internetową i sprawdzić, kto ma podpisaną umowę, kto nie. Tylko panowie ze Straży Miejskiej się... Kolega się zgłasza za... Nie, oklepisz. Widzę po prostu. Czy kolega jeszcze... Naświeciliście mu teren. U mnie dzwony są, panie przewodniczący, lat 15. Tak, od początku, jak powstały, rzeczywiście pojawiły się właśnie... Ty znałeś głos? Nie. Żeby nie tych trzech kości, to by śmieci komunalnych nie było przy co. Tego, to jest Straż Miejska od tego. Kolega Wojnarski, później koleżanka Kościół. Ja myślę, że problem tych wyrzucanych śmieci jest przez działkowiczów. Tam mamy prosty problem. W Kantorowicach są działki i tam są te dzwony. I w tej chwili już tak się umówiłem ze Strażą Miejską, że jeden z mieszkańców robi zdjęcia, jak przychodzi działkowicz, który tam wyrzuca te śmieci, bo rzeczywiście to jest taka prawda, że wyrzucają śmieci nie segregując, bo można segregować, nic się nie dzieje. On przynosi w reklamówce Bóg pod ten dzwon, nie? I tu był problem. I wtedy na Straż Miejską zgłaszamy, oni ścigają tych działkowiczy, ale z drugiej strony mi się wydaje, że działkowicze też powinni jakieś tam drobne opłaty podnosić i zarządzać ogródków działkowych przede wszystkim. No, natomiast tu na pewno najwięcej z ogródków działkowych, a nie z mieszkańców, bo mieszkańców raczej mało, tutaj każdy się stara tą umowę mieć wpisaną, nie? Natomiast działkowicze bardzo właśnie wyrzucają śmieci i to mamy na to dowody, że tak to jest. No tu jeszcze są zdjęcia, jakby ktoś... A ja jeszcze... oczywiście w drugiej kolejności.